przewodniczącego pana Cieplińskiego. I przystępujemy do punktu pierwszego, paragrafie. 20, paragraf 25, punkt drugi, dodaje się punkt ósmy, który otrzymuje brzmienie wnioski i zapytania mieszkańców. Czyli punkt ósmy, zamknięcie sesji, zmienia ogłoszenia, punkt dziewięć, to razem to robimy? Tak jak jest po punkcie. Proszę, kto jest za przyjęciem niniejszej poprawki? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Może przeczytaj jeszcze raz tą poprawkę. No już było zagłosowane. W paragrafie 25 dodaje się punkt, który otrzymuje brzmienie wnioski i zapytania mieszkańców. Zamknięcie sesji zmienia się oznaczenie z punktu 8 na 9. Za przyjęciem, proszę państwa, 14, za przyjęciem 4, przeciw 7, 3 wstrzymało się od głosu. Poprawka została odrzucona. Przystępuję do punktu drugiego. Zmienia się paragraf 29, punkt 4 i 5, które uzyskują brzmienie. W cudzysłowie, osoba nie będąca radnym może składać wnioski w punkcie i zakresie dotyczącym rozpatrywania danego projektu uchwały oraz wnioski i zapytania w punkcie, wnioski i zapytania mieszkańców w sprawach ważnych dla gminy. Wniosek pierwszy o zabranie głosu składa się do przewodniczącego Rady Miejskiej z podaniem projektu uchwały i zakresu projektu uchwały, którego wniosek dotyczy, bądź też z podaniem tematu zabrania głosu w punkcie wnioski i zapytania mieszkańców. Wniosek składa, to jest ten drugi, wniosek składa się w biurze Rady na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej do 10 minut przed otwarciem sesji. 3. Przewodniczący może udzielić takiej osobie w przypadku odmowy należy uznać jako odmowę po otwarciu sesji. Łączny czas wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut. Wnioskodawca ma prawo do odniesienia się bezpośrednio do słów dopiero co prowadzonych przez dyskutanta ad vocem. Panie Michale, mogę zabrać głos? To i tak przeszło. Radni nie dali głosu mieszkańcom, więc nie ma sensu pytania dalej. Jak? Nie ma głosu dla mieszkańców. Jest statucie. Proszę państwa, ja chciałem tu wnieść. Proszę ze zrozumieniem przeczytać o co chodzi. Głosujmy może. Dobrze. Kto jest za przyjęciem paragraf 29, punkt 4 i 5 w brzmieniu, które odczytałem? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14, za przyjęciem 4, przeciw 8, 2 wstrzymało się. Poprawka została odrzucona. I punkt trzeci, w paragrafie 45 dodaje się punkt 6, który otrzymuje brzmienie. Obrady Rady Gminy, to jest sesja, oraz komisje są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad są udostępnione w BIP i na stronie internetowej. No dobra, nie wypowiadam się. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem poprawki w punkcie trzecim, paragraf 45? Kto jest za? Kto jest przeciw? Pięciu jest za, 8 przeciw, 1 wstrzymał się. Proszę państwa, jeżeli już mamy rozstrzygnięte, mogę teraz to zaznaczyć. Proszę państwa, nie jest prawdą, że głos mieszkańców nie mają. W statucie, nie pamiętam w którym punkcie, jest zapisane.
Każdy mieszkaniec może złożyć głos, zapytanie na piśmie na 3 dni przed sesją, gdzie uwzględnia punkt, do którego się chce odnieść, temat, do którego się chce odnieść i jest to w statucie zapisane i nie ma żadnego problemu. Panie, proszę bardzo. Tam jest zapis, owszem, ale do danej uchwały. A myśmy dzisiaj głosowali nad głos dla mieszkańca, żeby mógł przyjść przed sesją, nie 3 dni przed, tylko dokładnie, żeby mógł wypowiedzieć się w ważnych sprawach gminy. Druga sprawa, żeby miał możliwość ad vocem, a tego nie było. Mieliśmy przykład po ostatniej sesji. Nie. Panie Marku, jeżeli... Proszę Państwa, ja startowałem jako radny, obiecałem mieszkańcom, że będę też walczył o ten głos dla mieszkańców. I większość radnych, tak samo z tu naszego, obiecało mieszkańcom. Więc w tym momencie wyszło wszystko. Ja uważam, że mieszkańcy powinni mieć głos. Ja wiem o tym, że proszę Państwa, gdyby przyszedł ktoś z miasta, nasz mieszkaniec i powiedział, że chce zabrać głos w takiej, i złoży to na piśmie, zawsze mu udostępnię ten głos. Bez względu na to, czy on się dotyczy danego punktu sesji, czy nie. On zgłosił chęć zabrania głosu. Chodzi o to, żeby uniknąć po prostu jarmarku. Panie Michale, ostatnia sesja była przykładem tego, że mieszkańcy nie mogli się nawet odnieść do wypowiedzi rady. No dobrze. Na komisji. Dobrze. Proszę Państwa, komisja jest komisją, sesja jest sesją. Skoro mieszkaniec nie może przyjść na komisję, a chce przyjść na sesję, bo sesje w większości przypadkach są popołudniowych godzinach, po to właśnie, żeby mieszkańcy mogli sobie przyjść po pracy, a tutaj co? No proszę Państwa, ja nie będę się powtarzał. Dzisiaj wyszło po prostu wszystko, że radni nie chcą dać głosu. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Ktoś jeszcze w tej sprawie chce ad vocem pana radnego? No widzicie państwo, macie nareszcie statut, macie wszystkie dane, co było i zatwierdziliście i nikt nie chce odpowiedzieć panu Markowi, tylko ja mówię, że każdy mieszkaniec, który chce zabrać głos na sesji, niech napisze swój głos i niech go złoży w radzie i nie zdarzy się, dopóki ja będę, żebym mu tego głosu nie udzielił. Bez względu na to, czy dotyczy się punktu któregoś sesji, czy nie. Bo może być ktoś z miasta, który w międzyczasie ma bardzo ważną rzecz do przekazania inicjatywy. Dlaczego ja mam tego nie udostępnić? To dlaczego żeśmy głosowali? Ale po co dodatkowe punkty robić? Żeby było w statucie. Panie przewodniczący, mogę? Dobrze, proszę Państwa, ostatni głos pani. I zamykamy ten problem. Proszę. Ja bym poprosiła kolegów, którzy są przeciwni takiemu wniosku, żeby uzasadnili swoje stanowisko w tym momencie. Dlaczego nie chcą, żeby mieszkańcy mieli prawo wypowiadania się? Ale mają. Mieli prawo na ostatniej sesji? Nie mieli. Zabronione było. A może jest prawda nie rozumiemy się. Państwo dajecie 3 minuty, czy 3 dni przed sesją każdy może z mieszkańców zapytać się, mieć głos. Tutaj inaczej brzmi sformułowanie to, że pan Marek proponuje. To co inaczej proponuje, zupełnie co innego. Pani Olu, nie 3 minuty, tylko 5. Ale 8 minut trwa. Mi się wydaje, że to jest bardzo dla mnie. Koniec, zamykamy dyskusję. Ale na górze zapytuję.